Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki. Kochani, akolici paszczy przed nami i morg. Nie wiem, czy to jest legendarny lord, czy nie. Chyba nie. Jakiś taki zwykły się wydaje. Pewne zwycięstwo, można by sobie to zautomatyzować, ale nigdy nie walczyliśmy. Znaczy, ja nie walczyłem. Z ogretnimi, więc... Ogrze byki z podwójną bronią, ogrze szarża, jednostka przeciwpiechotna. Właśnie spoko, że to są. Pokazują te rzeczy. Właśnie, jednostka przeciwpiechotna i ogrzebyki są tutaj, trzy. Mieliśmy ich chyba. To są chyba ogrzebyki z czymś. Z czymś innym. Ładnie. Tu jest. Spoko. Okej. Co to za posąg? Posąg śmierci. O. Dobra. Skupmy magię, bo mamy tutaj trochę czarodziejów. Można by cię wystawić nawet tu. Myśl była schowana i rzucać jakieś czary ma... Właściwie to nie jest głupi pomysł, moment. Spowolnić ich stąd. Tylko jak? Jakoś tak. For the bird. Właśnie, kurde, bo tu mamy te dziewczyny. Ty moja miła z dziewczynami, bo trzeba będzie wrzucić... Właściwie to. Wrzućmy tu dziewczyny. Reszta ekipy. Może tu. Może po tej stronie. Dobra. Tak, dziewczyny do przodu. Tu. Tak o. Jak jesteśmy tu schowani, to jesteśmy. Czy nie mogę się schować? To ukryta, czy ukrycie? Ich tu dużo nie jest, nie? Więc chciałem puścić... właśnie nie to chyba. To chciałem. Prędkość minus 25, żeby ich zacząć ostrzeliwać. No niech ta mana rośnie trochę, bo... Bo trzeba, żeby rosła. Come on. Nie wiem, czy ten poziom był widoczny też. Okej, okay, idą. Więc... Max tu. Dobra. Ja wiem, że cię zaraz zobaczą, więc chodź podejdź tu może. I ty, moja miła. Tu są dziewczyny plus... Albo. Nie, jest. Jest taka możliwość. Dobra, stój tu. Ja nie mam tego, kurde, nie mam. Nie wiem, w kogo chcę strzelać, chyba tu. Dajemy radę. Dokładnie. Ostrzeliwać. No tutaj trzeba będzie włączyć, kurde. To jest odporność na obrażenia, nie można się poruszać, ale... Tak, ja wiem, że oni są tam w lasach. No tu mamy przebicie pancerza też. Ja wiem, że oni wyjdą za chwilkę. Albo wyjdą z tamtej strony. Albo z tej. Uro! Spowolnijmy ich. Please,
Dziewczyny na tyły, wy na tyły. W go. Nie tak. Go. Sorki, zrąbałem. Teraz już jest zadyma. Teraz już nie wiem, co się dzieje. Niedźwiedzie, znaczy te. Dawaj Ogrettiego. Serce zimy trzeba będzie włączyć, ale jeszcze moment. Tu. Dobra. Potrzebuję jednostki, które strzelają, żeby podeszły tak. Dziewczyny. Tu. Nie, dobra, to jak wy stoicie tutaj, to bądźcie tu. Tu jest zadyma. Ja wiem. Przyzwijmy panterę jeszcze. Ty walczysz, to walcz. Włącz to. Dobra, jest serce zimy, co powoduje obrażenia. Dobra, serce zimy się niestety skończyło. Pozwolę sobie jeszcze spowolnić. Tu ich przenieśmy. Czy ja ci mogę zaznaczyć? Mogę. Bo tak coś nie bardzo. Panterka. Co to jest w ogóle za stwór? To jest taki dziwny mamut. O kurde. Fajna sprawa. Tak, strzelcy, wychodźcie. Ty, moja miła. Pierdyknij. Tu. A rzuć to na siebie. Tam idą, tam idą. Tu się obróćcie. Wiesz co, ty dopadnij tego, bo to jest bezpieczniejsze. Rzucimy to. Walczyć wręcz.
Tak, ty wyjdź. Powinno być już w miarę. Tak, ja wiem, że zwycięstwo, ale... Ale chcę ich dopaść. Dziewczyny żyją, nie? Tak. Go. Z takim młotkiem, kurde, tenderizer. Dobra. Ty, kurde, dobrze tutaj mu to idzie. 3500, ucieknie raczej. Wycięta w pień, kurde, bo się skończyło. No trudno, szefu ucieknie. Dość szybko biega, powiem szczerze, jak na ogra. No i tyle. Dobra, dokończcie tych. A ty nie masz nawet swojego tego, kurde. Niedźwiedzia. No tak, bo ty byłeś ten. Kto to są w ogóle? Stój. To są gobliny. Jakie nohale mają duże. Skurczybyki. Dobra, okej. Kończmy gobliny, jeżeli się da. No to zawsze jedna jednostka mniej, nie? Dobra. Pewne zwycięstwo, przynajmniej. Na początek odcinka, no troszkę dostaliśmy tutaj. Ja wiem, że te jednostki są słabe, ale na razie, no, czekam na budynki, nie? Na razie muszę walczyć tym, co mam, ale no... No to na pewno siostry, kurde. Znaczy dziewczyny, zamiast tych. 1500. Nie no, chyba się uzupełnimy, bo kurde, to jest dobry pomysł. Aby się uzupełnić. Gracz strzał zagłady. Potężny wybuch, duży obszar działania. To jest aktywna umiejętność jako zaklęty przedmiot. I uwodzenie, jedno, drugie. Wróg zabity w boju, bardzo fajnie. Dobra, teraz tak. Ty masz, mój miły. Poziom 7 dopiero. Kołysankę masz. Jesteś pełen pasji. Możesz uzupełniać oddziały. Uzupełniaj. Dobra. My jesteśmy nie na swoich ziemiach, ale... Dokładnie. Prędkość. Bo tu mamy nagły atak. Tempo uzupełniania strat ewentualnie u ciebie też, żeby szybciutko. Uniknięcie zasadzki byłoby głupie. Nie, nie głupie. Kwatermistrz też nie jest głupi. Tu będzie carska gwardia. Tu jest siła pocisków dla lodowej gwardii. I to są dziewczyny, tak? Tak. I tu jest obrona w zwarciu dla lodowej gwardii. Też. Dobrze mówię, nie? To jest lodowa gwardia. Tak. No to kurde. Tu są ucznicy, tu są jeźdźcy niedźwiedzi, żywiołów i śnieżnych panter. Tu są sań bojowych i małych gromów pancerz i amunicja, także te dwa też trzeba będzie powoli iść. Dobra. Git. A ty, moja miła, masz nieśmiertelność i dobrze. Wydaje mi się, że tutaj wszystko mamy. Znaczy no, poza tymi jakimiś rzeczami. Tu. No bo skrzydło szybkości... prędkość. Można by zwiększyć przychody. Ze strażnika. Przyzwane te... Nie, dobra, weźmy na razie to. A potem weźmiemy faktycznie do tych panter. Dobra, mogę pójść do siebie i się uzupełnić, chociaż teraz uzupełniamy i tak. Uzupełnianie mamy i tak. Dobra, tę armię mamy dziabniętą, więc chyba pomożemy im tu.
Tak mi się wydaje. Dobra, bo się uzupełniamy u nich też. Z tego zrozumiem. Tak, więc na spokojnie. Technologia oczywiście. No miałem coś. Dyscyplina w trakcie obrony, spoko. Miejsce szkoleniowe. Chyba tutaj doświadczenie. Zapasy obronne. Tempo uzupełniania strat dla niedźwiedzi żywiołów. Wpływy sportów. Ataki. Stają się płonące dla jednostek małych gromów i amunicja dla gromów. To miałem chyba wziąć. Albo rozwój. Te wszystkie, te trzy. To są fajne rzeczy. Dobra, weźmy rozwój, myślę, na początek. Chociaż... Dobra, weźmy rozwój na początek. Dostępne ulepszenie budynku tutaj. To mi daje co? Rozwój, koszt werbunku. Tego chyba miałem już nie robić. 12 tur, chociaż rozwój. Dobra, rzućmy to. Chociaż za chwilkę. Bo... No właśnie. To mamy kontrolę i rozwój. Chociaż rozwoju już nie potrzebuję. A to czy ja wiem. Są przychody i ewentualnie tu jest rozwój. Z trzeciej strony tutaj poplecznicy. Z czwartej strony to jeszcze mamy co innego chyba. Bo to jest to. Prag jest. W Kislewie. No to chyba kurde pójdziemy w pieniądze dalsze. Mamy 4000 przychodu i to jest fajna kwota wreszcie. Którą powinniśmy mieć dużo wcześniej i powoli, faktycznie powyżej 5000, jak będziemy mieć, to myślę, że warto będzie... No ci tu się, kurde, panoszą. Powyżej 5000 będziemy mogli sobie trzecią armię zrobić. Okej. Okay. No to jest agent, nie? W sensie bohater. Skażony szpon. Dołącz do wojny. Ja wiem, fajnie, ale już mam jedną wojnę, prowadzę tutaj dodatkową. Jak mnie zaatakują, to wtedy. No i faktycznie, bo tutaj mamy na taki dosyć szeroki pas ziemi. Mamy tylko jedną, kurde, carycę. Dobra, tutaj jeszcze jedna tura jest. Czy ja robię tu mury? Mam. Dziabnijmy to w sumie. No. Będzie ok. Nie, to ten gościu jest. Dobra. Ja ci tu pomogę. Czy tu jest obozowisko? Ale jeżeli będziesz chciał, to ci pomogę. Tyle. W tej turze. No, wygnańcy Korna. Właśnie, Korna mi polecaliście mocno. Także może faktycznie następną frakcją, jaką zagramy, będzie właśnie jakiś schałośnik. Lewki. Tu jest sporo, ale mamy nagły atak, więc... Dobra, odpuścił. No to możesz mi podziękować. Dziękuj mi. Ci się, kurde, obudzili nagle. Sylwania. No patrzę, kurde, na te ruchy wojsk, bo... Ten tu w ogóle przyszedł. Z kim ty masz, kurde, ten... wojnę? Dobra. Mamy to. To nam daje produkcja, rozwój, utrzymanie dla jednostek niedźwiedzi i niedźwiedzie żywiołów, ale wydaje mi się, że na razie to sobie zostawimy. Czy ja tu miałem gdzieś rozwój mieć? No to mi daje rozwój, plus 40, dobra, i za 13 tur. W praksie jeszcze nic nie dzieje, tutaj. 4000, aż. Tylko pytanie, czy tu? Bo tutaj też mamy rozwój. Dobra, wrzućmy ten rozwój faktycznie tu. No tu są przychody i też rozwój, ale tu już rozwoju nie potrzebujemy. Tak naprawdę potrzebujemy
Ewentualnie kontrolę. Nie wiem, czy tego nie wywalić. Ja wiem, że to są pieniądze, ale... Wszędzie mamy pieniądze. To jakie budynki tu można zrobić? Spaczenie. Tempo uzupełniania strat, pobożność. Bo to gospodarstwo mamy. Ale kontrola w sumie z drugiej strony. Bo tu to myślałem. Zyskano pobożność, tempo uzupełniania strat. Bo mamy ten budynek i ten budynek. Dobra, rozwalmy go. Rozwalmy go tu i wstawimy tam z tą pobożnością. Bo tutaj też jest spaczenie zmniejszone, kontrola za 1500. Myślę, że teraz można faktycznie wrzucać te budynki. Koszty werbunku, armię tutaj, tylko że nie mamy żadnych budynków do werbowania. Tu są trójeczki wszędzie, mury. A nie, to jest ta sama prowincja, sorki. Tu. Chciałem zobaczyć. Carska Gwardia tutaj ewentualnie, gdybyśmy chcieli. Tu jest posterunek. Bo to ja mogę zbudować posterunek, tak? Nie, nie mogę, bo oczywiście, kurde, zajęli to wszystko. No, w Wolfenburgu, kurde, ta kopalnia złota, to jest coś niesamowitego. Dobra, czy ja tutaj mogę zaatakować was, czy nie? Na przykład to obozowisko. Klik. No, uzupełnimy się. Pieniądze mogłem wziąć, ale to jest 200 zł, a tu mamy 1800, więc... git. Odporność, umiejętność kielich mrocznego deszczu, słuchajcie. Niższa celność walczących dla kogoś. Spoko. No to już może być, kurde, walka taka... sensowna. Dobra, zobaczmy. Te wszystkie tutaj rzeczy, bo mamy kielich, mamy grad zagłady, no i właśnie to chciałem dać komuś, kurde, tylko co ty masz? Eliksir ryzyka. No. To jest dobry pomysł, guślarz. Opończa ojca Niklasa, atrybut obierzy świat, tu jest... O, to jest fajne. Czas budowy. Budżet. Uwodzenie jednostek, spaczenie minus 2, spoko. Nie no, sztandary mamy. Kamerdyner, to zostaje. To chyba widzieliśmy wszystko. To może też być dobre. No, nie będę tego zmieniał co chwila, nie? Bo to mógłbym teraz wyjąć i tyle. Dobra, ty moja miła, zaklęty przedmiot. No to masz ten pancerz. Kamienne oko. Weź to. Naszyjnik z piór. To jest bierna umiejętność plus 5. Świetna obrona przed szarżą. Dobrze, to zostanie. Kieł mrozu jest zabrany. Tak, nie od nieużywanych sortuj. W sumie no. To tak. Talizman. I tu mamy to kamienne oko, ale to jest taki se. I eliksir ryzyka to jest premia do szarży i niezłomność. Bierna umiejętność. No, obrona w zwarciu, pancerz. To są super rzeczy. Dobra, pomocnicy. Przychody. Kamerdyner. A co ty masz, dwa toporki takie? Okej. Okay. Pełnomocnik. No właśnie ten pełnomocnik może być niegłupi. Rozwój plus 5. Sługa. Doświadczenie to widzieliśmy. Strażnik, rytualny egzekutor. Pobożność. Gorzelnik, kamerdyner, tu jest chyba ok.
Czemu ty nie masz nic? No. Naprawdę? Pomocnicy, kontrola, guślarz, zasięg na mapie, spoko. Spaczenie minus 2. Zahartowany wojownik będzie ok. Sługa albo strażnik, ale sługa chyba. Tak, sługa będzie lepszy. Dobra, i ty masz poziom w ogóle. Jeden punkt. Uzupełniać oddziały, czy jednak tu pójdziemy? Chyba tu pójdziemy. Ok. No i tyle. Lord się nie poruszył i mamy sanie bojowe. Dobra. Bo tu są ci. No właśnie, mógłbym wypłynąć, kurde, na szerokie wody. Bo to jest to. Ale zobaczmy. Dobra, skarbów w ukrytych głębinach, dno oceanu usiane jest zniszczonymi kadłubami statków różnych nacji, które wyruszyły, żeby wieść prym na otwartych wodach. Ostatnimi czasy rozniosła się pogłoska o jednym szczególnie wartym uwagi wraku. Częściowo zatopionym okręcie, który rzekomo płynął do Marienburga z ładownią pełną kosztowności ze Starego Świata, nim spotkał go gniew Stromfelsa, czyli boga piratu bardziej. Wierzę, że go szukać, ale istnieje szansa, że ktoś usłyszał tę pogłoskę. O chłop, nie no, dobra. Ulela, pewne zwycięstwo. Nie no, powalczyliśmy już trochę. Uzupełniamy się oczywiście. Skarb jest 5000 i dodatkowe doświadczenie, ładnie. Ładnie, 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 ładnie. O to chodziło właśnie między innymi, żeby te skarby pozabierać. Właściwie to my jesteśmy na naszych wodach, więc płyniemy do tego skarbu. Tu się pouzupełniamy w tym momencie i mamy poziom. Nieśmiertelność jest. Zabójczy szturm dla Andrzeja. Chyba tak. To jest aktywna umiejętność. 15 poziom, więc powinieneś mieć... Nie, ty masz już. Uzupełniasz oddziały. Oczyszczanie spaczenia byłoby spoko, ale... No. Jest tak mało ma, kurde, tej obrony. Chyba, że obrona po prostu została zmniejszona dla wszystkich, więc... Więc tak to. Dobra, moja miła. Git. Aż achievement z tego wszystkiego dostałem. Dobra, mamy 10 tysięcy złotych. Rób. Jak trzeba będzie, to przejmiemy to. Świątynię. No, dobra. Sepkuzy. Popatrzę, co będzie pierwsze narażone na atak. Z tej strony mogą przyjść ci. Ale tutaj. Sepkuzi. 10 tysięcy, zostało 2000. Ale to nie szkodzi. To jest zniszczone, tutaj miałem się zastanowić. Dobra. Tura. Teraz jakoś sensowniej to wygląda według mnie. Gdzieś tam idziemy, bijemy się. Są pieniądze przede wszystkim na rozwój, nie? Co już obronny z nimi? 2400. Nie. Pakt o nieagresji powinien wystarczyć. Tu mamy obozowisko kolejne, które zniszczymy. Wiem, że mają być te wyrwy, no ale właśnie chodzi o to, że u nas wyrw nie będzie chyba. Też może w Kislewie. Chodzi o to, żeby się przenieść tam, nie? Dobra, wydaje mi się, że tak naprawdę powinniśmy wracać powoli do nas, żeby zmienić jednostki. O kurde. Na smoczydle. Żeby zmienić jednostki, bo zaraz będą wyrwy, nie? Bo słychać już ryk. Burzenie zakończone, ok. I tu miałem zrobić... to przed chwilą było. To. To oraz... Tu mamy mury. W Wolfgangradzie jest tu, więc tu jest bezpiecznie. No chyba, że pieniądze gdzieś indziej. Zaraz umieścimy.
Na przykład w Kislewie. Nie, mamy tu, nawet w Kislewie nie będzie tego, dobra. No. Dobra. Pójdźmy dalej. Tu jest kolejna wyspa. O, ci sami, dobra. Cześć. Uzupełniamy się. Złote oka Ranuta. Premia do szarży i magiczna ochrona. Spoko. Rozwój wszystkie prowincje i przychody z budynków frakcyjnie na 6 tur. Mega. Dobra. Plus oczywiście tutaj. Te powstrzymanie uzupełniania. Tu mamy szalone wzroki. Niedźwiedzia bojowego masz. Natomiast... coś wiem, wywaliłem. Pancerz ten. Premia do szarży. Bo ty masz co? Magiczna ochrona, to zostawmy. Ty mój miły. No. Dobra. Umiejętności. Fajnie to wygląda jakoś tak sensowniej to zrobili. Bo to jest szansa na feralny efekt. Tak. Bo ile to kosztuje? 6. Tutaj 8. Dobra, czyli jednak to zmniejsza koszt też. Okej, okay, bo się zastanawiałem o co ho. I tutaj jastrzębie z 17 na 15. Ale wydaje mi się, że to trzeba będzie wziąć. Andrzeju. Jesteś nieśmiertelny, bardzo dobrze. Bo tu jest ta lodowa gwardia też. Wydaje mi się, że też ją będę chciał. Potężne ciosy, parujące ostrza. Tu atak w zwarciu, żebyś trafiał przeciwników. Dobra, jest kolejny tam. Tu i tu. Dobra. Zbierajmy te kurde rzeczy, no. To jest dobry pomysł. Żeby to zebrać. Tutaj nie chcę. Dostępny posterunek. 3000. I teraz byśmy mieli działa. Wiecie co? Ja zbuduję ten posterunek. Dobra. Można go przenieść ewentualnie. Dobra, czy jakaś szybka umowa? Ktoś coś chce? Zachodnie prowincje. No to teraz mi to mówisz? Plus pakt o nieagresji. Plus dodaj mi pieniądze. Git. 4700. Rozpoczyna budowę. Tak. Budowa posterunku. Super, super. Posterunki, wasali. Werbować jednostki. Dostępne u jej sojuszników. Tylko, no właśnie, 1200 skarbca, więc aż tak dużo nas to nie wyniosło. W Prag. Rozwój. No. Okej. Okay. Jest okej. Okay. No właśnie, no bo można by dziabnąć tych. A dziabnijmy ich szybko. Ciachs. Są zawsze jakieś pieniądze, nie? Albo jakieś właśnie rezerwa. Może nie być głupi słuchajcie, z tą rezerwą. Bo ty masz co? Wzmocnienie. Tu jest zmiana w trakcie wzrostu. Nie, to jest po prostu, jeżeli mamy wzrost, no to dostajemy go jeszcze więcej. W sensie jeszcze więcej magii, nie? Mady. Dobra, spadamy. Trochę wam tu podziałałem. A teraz... bo tu już mamy dostępne, tak, jednostki. Tylko pytanie, czy ja chcę już zniszczyć jednostki jakieś? Wydaje mi się, że wszystkie. Stąd wywalimy. Ewentualnie... Bo pytanie, czy tych potrzebujemy... Czy ja mam carską gwardię tu? Sarze, nie. Jakie sanie bojowe? Tu jest carska gwardia. Mam, dobra. Tylko, moment, moment, moment. Teraz nie zobaczę. A, to mogę tak sobie zrobić, dobra. Okej, okay. Dobrze, że wiedziałem, bo zastanawiałem się, jak mam werbować te jednostki. No właśnie się zastanawiam, czy was kurde wywalać, bo jesteście kurde złoci, ale... Zamiast tamtych uczniów, ale to nie dotrzemy tam na czas. Dobra. Sorki.
Zmniejszam już teraz, żeby mieć mniej ten, więcej pieniędzy w przyszłej turze, żeby móc się werbować szybciej. Znaczy no, żeby były pieniądze na ten werbunek, o tak. Więc już na razie nic nie budujemy. Potrzebujemy dziewczyny. A ci tu łażą. Moment, moment, ty. Idziemy przez Kislev i tam. No mam nadzieję, że damy radę, bo teraz kurde, gdzie? Do Nurgla? Ten tu łazi. Siepacz. Chyba ten jest, kurde, legendarnym lordem. Tu Behafen przyjmują krasnoludy, czy nie? Mamy mury chyba w większości miast już teraz. Tak mi się coś kojarzy. A wy wojnę prowadzicie. Dobra. Okej. I tu już jest Kislev. Dobra. Chyba wydaje mi się, że mogę podejść tu. Tak? Tak. Dobra, i teraz jaka jest różnica pomiędzy tymi, powiedzmy, a tymi? No, wszystko jest lepsze. Bo ci mają co? Mają tarczę na pewno. Ja wiem, że tu jest różnica spora, ale... Nie wiem, czy całej armii, kurde, nie wymienić, tylko że oni będą... oni będą, kurde, niestety... Na pierwszych poziomach chyba, nie? Bo tutaj już widać, że jesteśmy z tymi poziomami drugimi, werbunek. O carskiej gwardinie. Natomiast faktycznie dziewczyny chyba z wielką bronią, z klewiami. Zróbmy tak. Wtedy będzie dziewczyn sporo. No i mam jeszcze 4000 złota w ogóle. Spoko. Bo i tak dostajemy 5000 przychodu teraz. Znaczy już pewnie mniej. Bo werbujemy się. Te sanie bojowe musiałbym zobaczyć. Dobra, wiecie co? A, zaatakujmy ich. Chcę zobaczyć te sanie bojowe. One są lekkie sanie bojowe, bo są jeszcze ciężkie sanie bojowe. Mroczne elfy siedzą, kurde, na tych. Zazwyczaj siedzą na tych, ale tutaj hydra jest. To ją zestrzelimy. No i Andrzej też będzie musiał chyba wracać powoli, bo te jednostki, te 5 jednostek też. Dziewczyn nie ma w ogóle. Dobra. Jesteśmy tu. Niestety, w plegary. Dobra, no to standardowo chyba po prostu ich spróbujemy zastrzelić. Tu. Mamy sanie bojowe. Teraz je zobaczymy. Dobra. Chyba poustawiani są. Kurde. Skurczy byki. Strasznie wolno się kamera obraca. Sponiko. Bo wy macie, wystrzela się po prostu, nie? Ten z przodu ewentualnie może jeszcze tu toporkiem działać. Fajne. Fajne, zaraz zobaczymy je w bitwie. Nie wiem, co to jest ten znacznik, czy one po prostu jadą jakoś tak, że po prostu tak będzie przebicie ewentualne, bo to są jakby rydwany też. Macie ten tryb. Super, dobrze, włączony jest z automatu. Tu mamy jednostkę jeszcze. No tu już strzelałem. Jaki zasięg mają w ogóle? I uciekają. Elegancko. Uciekajcie. Tak, zestrzelić te śmieszne harpie. Super. Jeszcze taki poślad zostawiają, nie? Lodowy. Andrzeju. Mają jednostki strzelające? Mają.
A jaki zasięg w ogóle mają te sanie? No i przede wszystkim szybko jeżdżą, nie? Włączmy szarżę. Ciach, kurde. Mega są sanie. Dużo lepsze niż konnica. Bo konnica nie strzelała, nie? Ale ja wiem, że jest konnica, która strzela. Ale kurde. Tak, wydaje mi się, że to jest kwestia tak przedarcia się, nie? Czyli tak naprawdę nic, ja nie klikam ich, tylko klikam tu i oni rozrzucają ich. Mega! To jest fajne. No. Celność. To jest też fajne, kurde. Ja myślałem, że to będzie wokół siebie. Ale to bez sensu byłoby. Prawie do szarży. Atakuj! Ty. Fajna taka bitwa, żeby zobaczyć te sanie w akcji. Mega są sanie, no. I! O kurde. Spadek klatek, ale to taki... delikatny. To jest fajne, kurde. To no. Celność minus 30. Dla przeciwników. Dobra, tyle. No to i tak jest. Bitwa na morzu. Nie uciekną. Fajnie, kurde. 32 niestety. Sanie, 57, 47. No. Ładnie, ładnie. Fajne, kurde. To jest jednak fajna sprawa. Nie wiem, czy nie wyrzucić tych trzech jednostek na 5 sań, ale to... Łucznicy z glewiami. No mógłbym ewentualnie faktycznie, jakbym chciał... Dyscyplina podczas walki na morzu, bardzo fajnie, szansa działania bohatera. Brosza śnieżycy. Mamy 6000 i brosza śnieżycy, ukrycie. O kurde. Ukrycie nie jest głupie. A, na przykład dla ciebie, moja miła. No, ten talizman. No bo mamy to, ale ukrycie, kurde, dla ciebie. Jest spońko. Kamienne oko. Ty weź sobie. No nie mam broni niestety żadnych. Proszę, że śnieżycy. No bo to są mnie ten. Czy jestem w stanie to ten? To połączyć? Nie, mogę to odzyskać. Tu mogę połączyć. Dobra, mamy ostrze spaczenia. A tak zwarciu magiczne, obrażenia przebijające broń. Super. Andrzeju, co ty masz? No kurde. Ty weź sobie. Zrobimy machnią. Andrzeju, Babiniczu, jak ci na imię? Tu jest jeszcze wyspa, tu jest jeszcze wyspa. Tu jest wyspa. No bo wiem, że mam tych tu. To mógłbym przejąć, ale... Jak mogę zdobywać pieniądze, wiecie? Tak o! To tak zrobię. No. To mi daje co w końcu? Produkcja futer, więcej wiązek, większy rozwój, wytrzymanie. Za 3800. Bo my się tu werbujemy dwie tury. Mam 6000, wiecie co? Dobra, zróbmy po jednej jedno... Nie, nie mogę. Moment. Nieważne. Tu, spoko, spoko. Ale faktycznie jakieś gromy, coś, kurde, od nich, jakieś balisty. To nie jest głupi pomysł wcale. Dobra. Najpierw mury, potem pieniądze, albo odwrotnie w sumie powinno być chyba. Przychody. No, tak delikatnie. Dobra. Kochani, to będzie ostatnia tura.
w tym odcinku, ale zaczyna mi się to klarować wreszcie. Znaczy, może to nie jest faktycznie ten efekt śnieżnej kuli, bo mamy wrogów z każdej strony i jest co robić. Jest co robić. Właśnie, ci tutaj. Nie no, trzeba ich pokonać tutaj. Tych kornitów. Port przesytu. Akolici paszczy są pół na pół. Oni idą w naszą stronę. Dobra. W stronę Erengradu. Tam armia i to nie jedna. Synowie Karneta. Robaczy pomiot. Frakcje nieznane. Klan Gritus. Dołącz do wojny. Tak, słyszałem o tym już kiedyś. Podtrzymuję moje stanowisko. Zresztą tutaj w ten... Widać było, że walczą z Zuwbarem, nie? Z krasnoludami, więc... Sylwania oczywiście. No sporo tych wysep tutaj jest, nikt tego nie zbiera. Dobra, pomóc się do ziemi. Pewien starszy kmieć, błaga audiencję. Super, super. Czasnowienie dla wszystkich czarów. Albo doświadczenie. Módlmy się do ziemi. Prowincja zabezpieczona. Przepraszam bardzo, co? Dołączył do nas. Moment. Na armię spada zaraza. Aleksiej. Mamy nadal przychód dodatni. Konfederacja. Dlaczego? Bo to, konflikt duchowy dobiegł końca i pobożność ludu Kislewa została ugruntowana. Lodowy dwór niezaprzeczalnie rządzi. Wielka Cerkiew straciła swoje wpływy i władzę. Teraz stanie się zaledwie kolejnym instrumentem absolutnych rządów carycy. Dobra. Tak, tak. Git. Twórczy umysł dla carycy. Koszt budowy dla minus wszystkich. Dla minus wszystkich. Dla wszystkich budynków minus 5%. Przychody plus 5%. Fajnie. Misja zakończona. Powodzenie 5000. I żmijowa uprząż. Spoko. Dobra. Zerwano tutaj pakt, ale to nie szkodzi. Kochani, to jest dobry moment faktycznie, żeby zakończyć. Aleksiej. Fajnie. Konstantyn jest tu. Co ty masz w ogóle? Tu masz 21 poziom. Masz niedźwiedzia, masz ochronę. Tu jest ok, wieszczul dla ludu. Obecność, wędrowiec i koszty werbunku. Spoko. Mistrz dworu. Spoko, dobra. Poza tym, ale to i tak w nagły atak można by pójść, więc... git. Jakie sanie bojowe masz już? Tu jakieś takie dziwne. Za dużo armii jest tutaj. Tu mamy carską gwardię, lekkie sanie bojowe. To musimy połączyć się. Ty jesteś w zasadce, ale nie bądź w zasadce. Tak. Dobra, czyli tu jest Eugene. Zabierz te jednostki. Ty, mój miły, weź się wylecz, bo jesteś ten. Byłeś dziabnięty. Czemu tu mamy attrition? Mamy zarazę. Dobra. Fort Strogonów. I zamek jest do przejęcia. Tak, dobra. Spoko. Chyba. Mury wszędzie. Moja miła. Jedną turę. Go. Ty, mój miły. No miałeś iść tu, ale powiem szczerze, że trzeba cię, kurde, będzie jednak wysłać tutaj, ale którędy ty płyniesz? Tędy. Dobra. Pytanie, czy to sobie poradzi. Z minus 5. Jakaś kontrola będzie za chwilkę. Przychody. Dobra, mamy Atamana. Ty dajesz spaczenie, ty dajesz kontrolę. W północnym chyba oblaście, nie? No, tu dajesz to spaczenie i wpływ. Też wpływ i rozwój. Wydaje mi się, że tak Aleksander Masłow. No. Tu.
Okej. Okay. Nie, bo tak myślałem, że mogę mieć jeszcze jednego. Super. Dobra, jest kontrola, wzrasta. Dobra. Czy ty masz ochronę? Co tu się dzieje w ogóle? Ci idą. Ale my nie mamy wojny z nimi, nie? Tak. To co oni robią tutaj? Z paszczą mają. Oni się nie patrzą na nic. Dobra, niech se przejdą. Zresztą jednostki są takie. Fort Strogonov można by przejąć. Bo tu mamy 4 armie w sumie. 2300 przychodów, więc spoko. A w 2 armie dacie radę? Tu, Aleksandronow. Chociaż ten idzie tutaj, mamy wojnę z nim. No on tu mnie dopadnie. Masz niedźwiedzia. Idź tam. Dostępne zarządzenie jest. Właśnie, bo piekielną otchłań mamy. Co ja tu mogę robić w ogóle? Miałem kończyć ten odcinek, wiem. Dobra, to jest okej. Okay. Pobożności już chyba nie potrzebuję. Egzotyczne zwierzęta mogą być okej. Okay, plus mamy gromosanio bojowe. To może zostać w sumie. To jest Starska Gwardia. To w sumie też może zostać chyba. Tu mamy na 4 poziomie. To jest kontrola i rozwój, okej. Okay. No to w sumie. No to w sumie nic tu nie będę zmieniał chyba. Tu jest okej chyba. Bo tylko przejęliśmy te dwie osady. Tę, tę i tę, tak? Tak, i tu idą. Tych trzeba będzie wykosić. No, kornitów. Korniki. Dobra, kochani. Moment z tym zarządzeniem. Spaczenie jest 100% skavenowskie. Koszty werbunku, poziom werbowanych bohaterów, szansa na epidemię zarazy. Dobra. Spaczenie to musi zejść. Znaczy mógłbym tego w sumie... Ciebie dać tu. I tu będzie większe spaczenie i kontrola. Bo tu chyba kontrolę mamy. Plus 2, tak czy inaczej. No, a tu... Miejmy nadzieję. To jest niesprzyjający klimat. Kontrola minus 1 z automatu, ale nie szkodzi. Ważne, że mamy przychód, kurde, nadal. I 2 armie. W sumie mógłbym tę armię jednak dołączyć tu, tego gościa wywalić. Eugina, chociaż ty masz 19 poziom, w co ty poszedłeś? W niedźwiedzia i w konia, super. To też zajebiście. Nie, dobra, to ty spadasz i być może naszego, kurde, cara weźmiemy, Borysa? Chyba tak. Dobra, kochani, fajna, kurde, akcja się rozpoczęła. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.